Hello, z tej strony Dolalak55, a to jest Need for Speed World i to następny rolat, filmik rolakowego garażu. Dzisiaj zaprezentuję wam wspaniały muscle car, który jest w sumie niedoceniany w Łodzie. Był chyba za IGC, o ile jeszcze nie jest, nie jestem pewien. I który jest przy okazji jeden z piękniejszych samochodów. Chodzi tu oczywiście o Corvette Z06 Carbon Limited Edition, nie o Nissana Skyline, na który koło mnie stoi. Zresztą to jest taka moja koleżanka, przejdzie ze mną dwa wyścigi i wzięła specjalnie Skyline'a, by właśnie porównać te dwa samochody. Obydwa te samochody mają mocne przyspieszenie. Zobaczymy, który z nich ma je lepsze. No to co? Pojedziemy dwa wyścigi. Jeden w miarę prosty, będzie to Duckdown Challenge, a drugi będzie to jakiś bardziej kręta trasa. Myślę, że Waterfront będzie dobry. Jest A-klasówką, przy okazji sprawdzimy, jak się sprawdzi na A-klasówce. Okej. Okay. Przepraszam. No i jest Duckdown Challenge. Dwie długie, proste, parę szykan. Sprawdzimy, jak tutaj się spisze Nismo i Corvetta. W szczególności oczywiście z Corvettą. Dlaczego wybrałem Corvettę? Dlaczego wybrałem Skyline'a Nismo jako przeciwnika dla Corvetty? Dlatego, iż obydwa te samochody mają bardzo mocne przyspieszenie. Corvetta jest właśnie jednym z nich, ale Skyline ma jedną wadę. To, że przy około prędkości ponad 200 km dość słabo przyspiesza. Teraz się zlamiłem, bo trafika walnąłem, ale dobra. Co mogę powiedzieć o skręcie w tym samochodzie? Skręt jest, no cóż... ktoś mi tam się na to się... Dobra, nie przejmujcie się tym. Nic się mu nie stało. Skręt jest tutaj oporny. Jest nawet marny, że tak powiem. Strasznie ciężko go jakoś wykręcić, jak widzieliście przed chwilą. Ale za to możemy dużo odrobić na prostych właśnie przyspieszeniem. Jak widzicie, powyżej 200 km nagle Nissan jakby stanął koło mnie. Nagle przyspieszał i... Oh, fucking shit! I stanął. Ale za to nawet takie lekkie zakręty mogą sprawić, że... Oj, Skyline... zdobędzie przewagę. Właśnie, skręt jest tutaj bardziej... O Jezus... jak to się mówi, tylko podsterowny. Nie chcę dobrze wejść w ślizg, mimo iż, najdobrze pamiętam, mam zainstalowane części w nim na właśnie trochę większy poślizg, to samochód jest bardzo stabilny, bardzo dobrze się trzyma drogi i to może być także jego wadą, ponieważ strasznie przy tym traci na właśnie kącie skrętu, który tu jest istotny. Tam trochę trafił, zasłonił. Tu w miarę przejechałem. Ale koleżanka Ola tam chyba lekko się podbiła. No i mamy metę. I widzieliście, po pierwszym wyścigu Corvetta sobie poradziła ze Skyline'em. Co prawda, po tym co widziałem, było parę stuczek, ale w sumie ja także miałem. Maksymalna prędkość, o co ciekawe, jest taka sama. Choć sprawdzałem wcześniej, to maksymalna prędkość Corvetty chyba jest większa. Choć nie jestem pewien. Jakoś chyba koło tego. Chyba to 40 mil się rozkręca, więc... Okej, okay. Chodźmy teraz na Waterfront. Okej.
trasa Waterfront. I teraz mogliście zauważyć, co się stało. Skyline ruszył bez Perfecta, a ja ruszyłem z Perfectem, a mimo to Nizmo było przede mną. Co oznacza, że nasza korweta niestety nie ma nitra. No, jak to się mówi po prostu, nie ma nitra, czyli jest tak słaby, że praktycznie go nie ma. A Skyline dzięki swojej dużej przyczepności na starcie wyfrunął nawet lepiej niż ja z Perfectem, więc tutaj jest przewaga Skyline'a. Ale i właśnie Waterfront jest jedną z takich tras, która tutaj ma parę krętych tras, ale także przy okazji parę prostych, jak tutaj na przykład. Ale przez to, że mało nie jeżdżę, trochę nie wyrobiłem teraz na te 90, ale spróbuję pogonić z przyspieszeniem. Już widzę, że cienko to wygląda. Ale próbujemy cisnąć dalej. Teraz będzie trudna sekcja. Czuję, że mogę się tu rozbić, ale szedłem jakoś cało. Ta Ola się niestety rozbiła. W sumie zauważyłem, że ta przyczepność tego samochodu może być bardzo łatwo wykorzystana. Na tym takim lekkim poskoku, jak wcześniej widzieliście, dzięki przyczepności lepiej, trochę lepiej wszedłem z zagnębcem. Tak, jeśli tak trochę pod kątem polecimy tym samochodem w powietrzu, może dzięki szybkiemu odzyskiwaniu kontroli samochodem możemy bardzo łatwo pokonywać zakręty, przed którymi jest lekki podskok. I tam Ola niestety się trochę rozbiła, ale czuję, że mnie zaraz dogoni na tym slalomie, na tym, nie wiem jak to nazwać. Dobra, co tu mogę jeszcze powiedzieć ciekawego o tej korwecie? Może o dźwięku silnika, który w korwetach jest świetny, choć przyznam, że to nie jest najlepszy z moich ulubionych dźwięków silników, ale także mi się podoba. O wiele bardziej mi się podoba dźwięk silnika w korwecie ZR1. Tam jest po prostu świetny. Udało się chyba zrobić miejsce, choć niekoniecznie. Znowu 200 km i flaszka Nissana. Nawet tym razem jakoś mi się udało. A tutaj dźwięk silnika. W sumie sami posłuchajcie. No w sumie teraz ledwo co może było posłuchać. Ale na pewno wreszcie. Wow. Jakoś Ola się wykarastała z tego, mimo iż była między ścianą a filarami. Ale dźwięk silnika w korwecie jest naprawdę świetny. Bardzo mi się podoba dźwięk typowych muscle carów. Właśnie takich jak korweta. W sumie korweta to taki pół egzotyk, pół muscle car. I w sumie za to ją lubię. Coś czuję, że ten wyścig niestety przegram. A to jest bardzo wysoko prawdopodobne, jeśli Ola nie zrobi błędu, ale już widzę, że zrobiła znowu. Ale no cóż, meta się zbliża i przekraczamy linię mety. Niestety porażka dla mnie tym razem głównie za sprawą właśnie ostrych zakrętów. I spójrzcie, Ola miała tym razem większą maksymalną prędkość ze względu na to, że lepiej pokonała zakręty i miała większą prędkość wyjściową na jakimś zakręcie, na którym mogła osiągnąć taką prędkość. Okej. Okay. I teraz spójrzcie. Overall
Dlaczego chciałem, żeby wzięła Nizmo? Dlatego, że ma głównie overall 7.42, a to jest bardzo wysoki dla Nizmo. Ma praktycznie ultra części, kiedy ja mam 701 przy moich ultra częściach. No cóż, przedwcześnie nie pokazałem. Nie ma niespodzianki. I overall różni się od 40, a mimo to mogłem jakoś podgonić. Z pozostałych skilli nie ma tu nic specjalnego. I w sumie chodźmy do garażu, spójrzmy, co takiego mam wsadzonego. Co mogę wam poradzić? Więc najpierw skille, jak zwykle. Mam tutaj skille na moc, katapulty, długość katapulty, odnowienie katapulty i ponownie długość katapulty. Ten skill mam wymaksowany. I przydałaby się tu moc katapulty. Czemu takie skille? Jakoś nitro jest tutaj słabe, niestety. Najlepszym skillem, jaki tutaj może zadziałać, jest tą katapulta, by jeszcze zwiększyć tą katapultę, by móc na katapulcie praktycznie przyspieszać prawie jak na nitrze, jak samochody z mocnym nitrem. Ten skill naprawdę może się przydać, więc bardzo go polecam. Zatem mogliście pomyśleć o takim skillu jak catch up, czyli doganianie, wzrost osiągów po polsku, który zwiększa osiągi samochodu, ale tak naprawdę nie trzeba ich wzrostu. Najbardziej jest potrzebny kąt skrętu, a nie wzrost osiągów, więc ten skill jak najbardziej odpada. Wsadzamy skille na moc, długość, odnowienie, głównie to odnowienie katapulty, moc katapulty i długość. Długość jest najmniej ważnym skillem, ale jakoś nie miałem na nic innego, wsadziłem resztę. No ok, to tyle jeśli chodzi o skille. Przejdźmy teraz do sklep z częściami do tuningu. Mam tutaj wsadzone takie części jednego prosa, jakieś tam ultrasy. I co? Jednak nie mam wsadzonych czerwonych opunek. Fuck, niestety. Ciekawe, czy mam jakieś. O, mam, ciekawe. Niby się mniejsza, ale naprawdę polecam wam wsadzić tutaj, jak zwykle, niebieski silnik, niebieskie doładowanie. Przekładnie jakąś taką, myślę, zieloną. Zawieszenie jak najbardziej czerwone. Hamulce niekoniecznie. Wybierzcie sobie kolor jaki ładniejszy. I w szczególności czerwone oponki. One są bardzo ważne, by móc zwiększyć kąt skrętu. Ale czy tutaj wsadzić te oponki teraz? Nie, nie będę wsadzał. Okej. Okay. I ostatnią rzeczą, jaką chcę wam pokazać, to jest oczywiście Aftermarket Shop. Zobaczymy, jakie części mam tutaj zainstalowane. A jak już widać na pierwszy rzut oka, nie mam ich zbyt wiele, o ile mam jakikolwiek. Ok, mam Tabis Prestige. I tak, słuchajcie, mamy jeden budynek za kasę z gry. Wow, nawet nie wiedziałem, że jest, szczerze. I on daje takie coś. Niezbyt dużo. Co on dokładnie dodaje? Tutaj daje taki pierdol, tutaj takie coś i zmienia rurę wydechową. Te fajne dwie rury wydechowe na taką jedną brzydką. Odmawiam. Te rury wydechowe w szczególności mi się podobają. A progi nie są aż tak ważne. Choć dają jakiegoś tam. Jakiś tam wygląd. Oprócz tego mamy dwa wodki pusty, wyglądają one tak. W każdej w sumie korwecie wyglądają tak samo, więc nie ma tu rewelacji. Oczywiście spoilery. Jeśli o spoilery, to to korwety spoiler? W sumie spoiler do korwety nawet pasuje jej. Walnąć o na przykład taki karbonowy spoiler? Czemu nie? Walnąć przy okazji jakiś taki wodyki. Wziąć, palnąć maski mamy, słuchajcie. Mamy takie coś i takie coś. Myślę, że taką maskę. Na przykład jakieś tam felgi przypierdzielić. Jakiś tam neonik, orange, fajny kolorek. Jakieś tam, kurcze, nie wiem.
dajcie mi jakiś czarny na przykład. Obniżenie ciach i proszę maksymalnie takie coś. Nie, dziękuję. To już lepiej, tak już lepiej wygląda. Dodatek bez tego. I tak może być. No, to tyle. Jeśli chodzi o malowanie, to jest oczywiście moja twórczość. Tak naprawdę ta naklejka była oryginalna i przykleiłem kwadr, zaściągnąłem, obróciłem i tyle. No, więc w sumie także tyle, jeśli chodzi o korwetę i pora, żeby podsumować lekko. Dobra, jeździ gdzieś tam Ola. Nie wiem, czy ją dogonię. Chyba jej nie dogonię. Gdzieś pojechała. Dobra, pora na podsumowanie naszej korwety. Kurde. Więc korweta ma niesamowite przyspieszenie, dorównujące jak dla mnie Nismo, jak sami widzieliście. A nawet i lepsze, bo nie wiem, powyżej prędkości 200 km mocno przyspiesza. Ma niestety słabe nitro, jest to duży minus. Prowadzenie także do kitu. Samochód jest podsterowny i ciężko nim skręcać. Za to ma bardzo mocną przyczepność. Jak widzieliście, można ją wykorzystać przy skokach przed zakrętem. Raczej przy zakrętach przez. Kurde, nie wiem, co powiedzieć. Przy zakrętach, przed którymi jest skok jakiś. No, o tak. Oprócz tego ma fajny głośnika. Prędkość maksymalna około 340. Tak, niezbyt. Tak średnio, powiem szczerze. No i to tyle. Komentujcie, oceniajcie, klikajcie lolowaty guzik. Czekam na wasze komentarze, jak i oceny. To do zobaczenia.